Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem Sejmot, a dzisiaj dodatkowe punkty Knowledge. Czas wreszcie tą modyfikację też tutaj ograć. Dart Mobka zyska w tym momencie eksplozję. Nasz bumerang zyska dwa bumerangi w jednym czasie. Bomb Shooter będzie mógł wyszczeliwać pociski dalej, bo się one odbijały i zadają damage'a każdemu typowi. Ej, to na pewno będzie mocne. Tak, Shooter będzie bił cały czas, jego pociski też będą szybciej leciały, z tego co rozumiem. Ice Monkey będzie mógł wykrywać i usuwać camo z balonów zawsze. Oraz oczywiście Glugunner będzie zadawał damage wszystkim. Ej, naprawdę, to chyba tak to oznacza, tak? Czy się pomyliłem z tym tłumaczeniem? No dobra, zobaczmy to w gierce. I żeby było ciekawie, zagramy sobie na trybie Impopable, żeby było jeszcze trudniej. Więc mamy naszą darmową Dart Mobkę i to nie wszystko, gdyż mamy jeszcze jedną modyfikację. Modyfikację dodającą boosty. Możliwość przebudowania naszej jednostki. Tutaj losowane są jakieś rzeczy na plus oraz też na minus dla naszej jednostki. Przecież tutaj macie zwiększony Pierce o 2, zwiększony Speed o 5%, ale koszt upgrade'u jest większy. Ja poszukam sobie tutaj, bo jest tutaj takie coś jak 2 razy damage plus zasięg. To jest bardzo dobre, to właśnie ten plus 2 do damage'a i plus 10 do zasięgu. Koszt większy, 23%, ale to nie jest aż tak bardzo ważne. Wyłączyłem przy okazji jeszcze, jak widzicie tutaj, double cash mode, żeby tego nie mieć na w gierce, żeby było troszeczkę trudniej. I mamy teraz tego, zobaczcie, dwa bumerangi jednocześnie wylatują mu z tym. To będzie dobre, to będzie dobra jednostka. Gram oczywiście tylko i wyłącznie po tej małpki primary, jako że tylko i wyłącznie je zboostowałem tutaj punktami knowledge. No i zobaczymy, jak daleko dotrwamy tutaj. Mam modyfikację na 5x5x5, ale nie będę jej używał, od razu mówię. Tak, zapomniałem ją usunąć i no, jest ona tutaj po prostu wgrana. Damy sobie pod speeda zdecydowanie, jako że on w tym momencie jest w stanie, ten ma większy damage o 2, więc tym bardziej lepiej będzie, jak on będzie miał po prostu większego speeda. Dobrze, zboostujmy go troszeczkę, tą małpkę, tu mamy większy zasięg. Też chciałbym coś z Pierce'em, coś z damage'em związanego. Plusy 1 do damage'a, plus 1 do Pierce'a, plus 15 do zasięgu, koszt 20%. To się wydaje ciekawe, ale my będziemy mieli Pierce naprawdę duży tutaj, więc ja potrzebuję bardziej damage, może zasięg bardziej też. Też byłoby spoko, ale nie Pierce, zdecydowanie nie Pierce. O, jest, znowu ten odnośnie 2 damage'a, wiem, tego nie widzicie, przepraszam was bardzo, że to jest ukryte, no ale no, nic na to oczywiście nie poradzę. 35 w ogóle z koszt w tym momencie. Nie wiem, jak się zwiększa, na jakiej zasadzie to wygląda, jak to w ogóle działa, no ale no, zwiększył się koszt, prawda? Usuńmy tutaj to wszystko, postawmy sobie jeszcze Benjaminka, wiem, wydaje pieniążków bardzo dużo, chociaż nie mam double cash mode'a. No ale nic chyba się nie stanie przez to, tak mi się wydaje. Chyba nic się w tym momencie nie stanie. Czy on będzie z tego miejsca sięgał? Będzie sięgał, no dobra. Wstawiamy go specjalnie na środku, żeby bił non-topper. Pójdziemy tutaj odnośnie więcej gwoździ na pewno. Zdecydowanie więcej gwoździ, tak ledwo co, ale sięga tutaj, więc powinno być spoko. Szybko szczelność. I pójdziemy chyba w dolną ścieżkę i tak, czy siak tutaj w tym momencie. Tak mi się wydaje, że w dolną ścieżkę pójdziemy i tak. I to powinno być naprawdę mega, mega mocarne. Widzicie, on niby nie ma zasięgu, ale przez to, że bije on non-topper bez przerwy, dzięki punktom knowledge, to spokojnie jest w stanie to zrobić. Jako że oczywiście nie będziemy w stanie wykrywać camo, potrzebujemy coś tak kamuflaż, więc postawimy tą jednostkę tutaj. Ona będzie w stanie usuwać camo. Żeby tak się działo non-topper, musimy postawić jej takie coś, bo innej możliwości nie będzie. I tak to zrobimy. Czyli wtedy w tym momencie ona będzie w stanie usunąć nam każdy kamuflaż, jak tylko nam tutaj się pokaże. Jeśli nie uda się za pierwszym razem, to za drugim razem, jak będą one wracały, to wtedy jak najbardziej będzie miała drugą szansę na usunięcie camo. Ty idziesz w górną ścieżkę oczywiście z dolnym upgrade'em, to nam zwiększy oczywiście Pierce tutaj bardzo, bardzo mocno oraz oczywiście przeskakiwanie między strajami będzie bardzo mocne. I to będzie chyba dobry już zestaw do takiej zabawy, co wy na to? Chyba tak. Aha, oczywiście stawiamy jeszcze Glugunnera. Glugunner będzie w zasięgu tego kolegi, żeby się tutaj oni uzupełniali wręcz. Więc nawet nie wiem, czy nie postawimy go jako pierwszego. Tutaj. Chyba tak, tu postawimy Glugunnerka.
On od razu dodaje teraz Dimay dzięki Pierce'owi, więc to będą mega mocne. I pójdziemy tutaj odnośnie speeda chyba w nim, albo też pójdziemy... Czyli na pewno pójdziemy w to, te rozpryski i pójdziemy w Clay. Myślę, że ten zestaw będzie spoko, tylko jeszcze nie wiem, czy pójdę odnośnie szybciej, żeby on strzelał, czy pójdę jednak tutaj, żeby on blokował nam łaby. Bo tego jeszcze do końca nie jestem pewny, w co będzie mi lepiej pójść. I to samo największym moim problemem będzie to, w jaki sposób będę rozwalał kamopancerz. Bo to będzie dosyć problematyczne, bo na razie nie mam bynajmniej czym tego rozwalić. No ale to wiecie, no... Trzeba coś wymyśleć, trzeba coś oczywiście tutaj wymyśleć. I bomb shooter. Od ciebie też bym tutaj dał w tym miejscu chyba gdzieś, tylko tak, żebyś jak najlepiej mógł tutaj mi pomagać w całej tej zabawie. Myślę, że ta opcja tutaj będzie chyba odpowiednia, więc zostawcie oczywiście kciuka w górę, jeśli lubicie tego typu materiały. I no kolejno chyba zagramy sobie kolejnymi tutaj typami, które są dostępne. Większy zasięg, bo oczywiście idziemy w rozpryski tutaj. I rozpryski zawsze łączymy z górną ścieżką, bo wtedy one są mocniejsze. I czy one faktycznie tak przeskakują między celami? Czy będziemy w ogóle to widzieć, to skakanie między celami? Chyba nie, prawda? Chyba nie za bardzo jesteśmy tam w stanie to przyuważyć, jak to będzie skakało, ale według tamtego, co tam było opisu, to on będzie bił w tym momencie już każdy rodzaj balonu. I to może być naprawdę mega mocne i liczę mocno na to, że faktycznie będzie w stanie bić każdy rodzaj baloników. Pójdźmy oczywiście tutaj w jeszcze jedną dart małpusie, powiedzmy tutaj ją postawimy, żeby jak najlepiej ona sobie tutaj radziła w tej całej naszej gierce. Pamiętajmy, że naszą zmorą, ona już pójdzie z Pierce'em akurat i przebudujmy ją też. Jak wszystko przebudowujemy, to ich również. Speed, zasięg zmniejszony i koszt zmniejszony, bez sensu. Speed zwiększony tylko i wyłącznie. Chciałbym mieć oczywiście speed zwiększony. Ale troszkę więcej by dało rady, by go zwiększyć. Wiem, że to teraz pieniążki wydaje na to. Ale minus 15 speedu, minus 20 speedu, no niekoniecznie. Ej, dajcie mi coś wreszcie dobrego. 8 speedu. Nic nie znajdę, serio, nic nie znajdę ciekawego. Tutaj mamy coś. Pierce oraz speed. No to mogłoby być dobre, ale... Czy ja wiem? Zasięg zmniejszony, większy speed. Koszt mniejszy, czy lepiej chyba pójść w ten damage? Przecież chyba ten damage ma tylko i wyłącznie tutaj jedyny sens. Plus 2 damage'a plus 10% speeda. I chyba to ma tylko i wyłącznie tutaj jakikolwiek sens. A w przypadku ciebie, zasięg? Zasięg chyba mu nic nie daje z tego co widzę. Wiecie co, każdemu chyba tego damage'a muszę poszukać. Każdy z was potrzebuje tego damage'a. To jest zdecydowanie chyba najlepszy boost. I chyba jedyny taki sensowny. Te upgrade'y powinny być o wiele droższe, mam wrażenie. Jakby one były o wiele, wiele droższe, wtedy nie można było sobie tak przebierać. Ej, to jest dobre. 1 do damage'a, 10% do speeda. Ej, to byłoby chyba nawet najlepsza opcja dla każdego chyba tak naprawdę. Ty potrzebujesz głównie speeda. Tylko czy ja daję tobie jakiegoś dużego speeda? Więcej niż 10%? Może nie być więcej niż 10% większego speeda. 10% speed minus zasięg Pierce. No dobra, to by mogło też u ciebie być jak najbardziej. I u ciebie też coś ciekawego, 10% speeda. Zasięg speed, nie to. To też nie to. Dajcie mi coś ciekawego, dajcie mi coś tutaj naprawdę takiego ciekawego. Zasięg, speed, koszt. No dobra, u niego speed chyba będzie wystarczający. On nic więcej nie potrzebuje tutaj tak naprawdę. Więc to będzie git. Tutaj koszt mamy większy, wiem o tym, że teraz niby ten koszt zwiększyłem sobie w chwili boostowania ich. Może powinienem teraz poszukać, czekajcie, jakbym poszukał na chwilę koszt zmniejszony, upgrade'ować. I teraz, ło, teraz 500 to kosztuje, dobra, okej, okay, rozumiem. Czyli czym więcej wydałem na daną jednostkę, tym droższe będą upgrade'y później, tym droższe będzie to losowanie. No właśnie. No dobra, ale nie muszę znaleźć, ten podwójny speed. To jest, patrzcie, 1 damage, 2 piercu, 10 speedu, 15 zasięgu. Okej, okay, to jest dobre. To jest faktycznie dobry upgrade'ik. Dobra, wiecie, tutaj zrobię chyba tak samo. Myślę, że trochę... Znalazłem go za który razem? Za czwartym razem go zlokalizowałem. On już jest mocny. To jest bardzo mocny boost, tylko że to kosztuje 33 tysiące od razu. No nie, no nie stać mi na tyle. Na razie, ja bym sobie na razie ten obniżony koszt, zbudujmy sobie naszego
Crossbow Master i spróbujmy wtedy zboostować ich jeszcze bardziej i zobaczymy możliwości tej jednostki. Ej, to jest na pewno bardzo mocne ulepszenie. Dobra, teraz potrzebuję niskim kosztem wrócić do jakiegoś wysokiego stanu. Mamy, udało się, bardzo szybko to wylosowałem. Plus 1 dimension, plus 2 piercing, plus 10 speeda, plus 15 zasięgu. No to ja rozumiem, Dwóch crossbow master chyba bez problemu będziemy sobie teraz tutaj radzili z tymi jednostkami. Boostujmy w takim razie dalej kolejne jednostki. Tutaj jeszcze fajnie to wygląda, 2 damage, 10 range'u. To też jest mocne, to też jest oczywiście bardzo, bardzo mocne. Ciebie zboostujmy przynajmniej do tego upgrade, żebyś tutaj mógł lepiej przeskakiwać między celami. Tobie zwiększymy usuwanie camo, żebyś miał jeszcze większy zasięg tutaj. Ty chyba sięgasz tam, mam wrażenie, czy nie sięgasz? Nie sięgasz tam. No dobra, okej, ale mam nadzieję, że sobie jakoś z tym poradzicie. Okej. Co tu mogę jeszcze zboostować, żeby faktycznie zwiększyć swoje możliwości? Absolutnego zera na razie nie chcemy. Myślę, że to jest troszkę bez sensu w tym momencie dla nas, więc to sobie podaruję. To, The Tank Zone, zdecydowanie. The Tank Zone może być bardzo, bardzo dobry. Więc to bym chciał zbudować. Tylko on aktualnie jest drogi, mogę go oczywiście zmniejszyć mu koszt jeszcze bardziej, minus 12%. No czemużby nie? I teraz oczywiście też przydałoby się mu odbudować jakiegoś mocnego boosta. Mamy to, znowu ten sam buścik. Bardzo fajnie. Bardzo fajny buścik oczywiście, chociaż jemu chyba bardziej by się przydał ten damage razy 2, czy plus 2. To byłoby chyba dla niego lepsze wyjście, no ale i tak czy siak mocne. Czy ja pokonam DDT, bo tego się najbardziej boję. Dobra, wybijecie DDT, bardzo słabo biją DDT oni. Bo pamiętajmy, że żeby Crossbow Master atakował DDT, to on musi uderzyć go krytykiem. Bez krytyka on go nie bije i to jest spory oczywiście problem. No ale jakoś sobie z tym radzą, więc bardzo dobrze. Jest szansa na wygranie tej gierki jeszcze. Chyba, żebym jego zmienił? Przecież ja teoretycznie camo widzę, prawda? Dobra, czekajcie, ja widzę camo przecież teoretycznie, więc mógłbym pójść w tą ścieżkę. Ze speedem wtedy. Speed potrzebowałbym tutaj też, 10% speeda. Czy to nam styknie? Mam nadzieję, że tak, że jakoś to nam wystarczy. Ty, mam nadzieję, że jesteś faktycznie w stanie usuwać ten kamuflaż. Dajmy nawet ten upgrade'ik, żeby móc sobie zestunować DDT. Bo DDT mogę chyba stunować w tej wersji właśnie 5 tieru. 5 tier chyba jest w stanie zestunować DDT już. Na to liczymy. Tak, mogę to zrobić. Czy ja to wygram? Oj, coś słabo to widzę. Dawajcie. I uciekają? Ale się teraz, patrzcie, jak się teraz dygam, bo to w każdym momencie mogą oni nam przejść. Mamy to, pokonaliśmy ich, dobra, ej, nie jest źle. Naprawdę, serio obawiałem się, że tutaj możemy to przegrać. Jakoś sobie daliśmy z tym wszystkim radę, bardzo, bardzo dobrze. Tutaj, na drogę to jest. Najmniej na ten upgrade'ik. Jeszcze tego kleja też tutaj dajmy, żeby on zostawił go na ziemi gdzieś. I może to nam wystarczy. Troszeczkę większe spowolnienie, dłużej będą one leciały, więc to może być dobre wyjście dla nas, żebyśmy jakoś tu wybronili. Chyba, jak widzicie, buduję tylko i wyłącznie z każdego rodzaju jedną sztukę, za wyjątkiem oczywiście dart małpek, ale to tylko dlatego, bo one przez punkty knowledge mogę je budować podwójnie, żeby zbudować sobie 5 tier. Więc tym bardziej z miłą chęcią to robię oczywiście. Dobra, 99. runda, spowolnijmy ich. Oj, oni będą ciężcy do pokonania. Musimy tak o szybciutko, tylko oni się pokażą. Użyć skilla osłabiającego, ale to chyba nie działa na nich. No właśnie, niestety. I co? Nie przejdzie to chyba. Nie dam rady chyba ich ubić, co? Nie dam rady. Dobra, potrzebujemy jednak się zboostować troszeczkę. Liczę mocno na to, że jakimś cudem oni będą w stanie strzelić w nich. Ja troszeczkę się zastanawiam, czy to w ogóle jest możliwe, żeby strzelili. Ale zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy, czy faktycznie
Oni są w stanie cokolwiek zrobić im? Niestety nie. Niestety nie. Ale ich chyba biją przynajmniej. Ale ich biją przynajmniej. Dobra, więc nie będzie źle. Nie będzie źle, dobra. Klepniemy to, dobra, mamy to za sobą. Usuńmy was, oczywiście. Bo tylko chciałem ich po to, żeby móc to w ogóle przejść, żeby w ogóle ruszyć to wyzwanie. I teraz co teraz? Co teraz będzie? Jak nam pójdzie z badem? Okej, spowolnienie. Damy radę. Ej, mamy to. Pokonaliśmy. Impopable. Impopable tymi właśnie jednostkami Primary. Jak widzicie, nic innego nie zbudowałem. Nie ma żadnego alchemika, nie ma żadnej wioski, nie ma nic innego. Ale nie ukrywam, że pokonanie tego no, było dosyć ciężkie. Ale dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Hej, hej. Pa.